starsi, nadzorcy, biskupi i diakoni. Starszy jest terminem wywodzącym się bezpośrednio jeszcze z czasów patriarchów w Izraelu. O tym możemy przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 16 werset. Rodzina stanowiła swoisty model rządów, w której to ojciec, jako starszy, miał władzę i autorytet. System ten przeniesiono na cały naród, gdzie głowy rodów zostawały naczelnikami narodów i z takim właśnie znaczeniem tego słowa spotykamy się w Ewangeliach oraz dziejach, co widzimy na przykład w Ewangelii Mateusza 26:3, Mateusza 26:47, w Dziejach Apostolskich 4:5 i Dzieje Apostolskie 4:8. W Dziejach Apostolskich 11:30 spotykamy się po raz pierwszy z użyciem tego słowa odnośnie do przewodnictwa w Kościele Bożym. Od tego momentu mamy z nim do czynienia w takim znaczeniu wielokrotnie w późniejszych listach. Starszy był zatem, jak już zauważyłem, zwykłym tytułem przodujących mężów wśród Żydów, rządców ludu. Oznacza on po pierwsze starszą wiekiem osobę, a oprócz znaczenia urzędu występuje także w 1 Tymoteusza 5 rozdział 1 werset i 1 Tymoteusza 5 rozdział 19 werset, 1 Piotra 5 rozdział 11 werset, 2 list Jana 1 werset, 3 list Jana 1 werset. Starsi są mężczyznami, starsi mężczyźni mieli naturalne kwalifikacje i zdolności, jak na przykład doświadczenie niezbędne do sprawowania nadzoru, i to właśnie spośród nich apostołowie wyznaczali biskupów lub nadzorców. Zależnie od tłumaczenia w greckim słowo biskup oznacza dosłownie nadzorującego. Jak zatem widzimy, starszy oznacza osobę, podczas gdy biskup czy nadzorca to określenie wykonywanej pracy czy urzędu, do której starsi byli powoływani. 1 list do Tymoteusza 3 rozdział 1 werset mówi o biskupstwie bądź urzędzie biskupim, natomiast wersety z listu do Tytusa 1 rozdział 5 do 7 wersetu pokazują jasno, że starsi i biskupi, to jest nadzorujący, byli jednym i tym samym. Nadzorcy i diakoni byli lokalnymi, odpowiedzialnymi w kościele i należy ich rozróżniać od darów udzielonych kościołowi. Starsi i diakoni mogli posiadać dar głoszenia czy nauczania, ale mogli go również nie posiadać, nie mieć. Mogło być, co więcej, z pewnością było wielu starszych i diakonów w danym zborze, a mimo to ich obecność nie kolidowała w żaden sposób z pełnią wolności dla każdego brata w używaniu udzielonych mu darów w służbie słowa podczas wspólnych zejść kościoła w danym miejscu. Zadaniem starszych nie było przewodniczenie publicznym zgromadzeniom, lecz doglądanie, karmienie i duchowa troska o trzodę Bożą. Dzieje Apostolskie 20 rozdział 28 werset nam to potwierdzają.